Rewiry kultury. Dzisiaj w studiu goszczę pana Marcina Koszałkę, reżysera, dokumentalista, operatora filmowego, ale także wykładowcę, który gości w Opolu w związku z festiwalem filmowym i tu prezentowane i pana filmy, ale także pracę jako operatora. Szczęście Świata to był film, który widzowie mieli okazję zobaczyć zaledwie wczoraj. Marcin Rosa, także Michał Rosa pojawił się w trakcie tej prezentacji i to mnie bardzo ciekawi, może jako taki punkt wyjścia do naszej rozmowy, to znaczy film, który jest bardzo taki radosny, świeży i inny w sensie i wizualnym, i tematycznym od tego, czym pan się artystycznie zajmuje, w związku z tym, czy było to wyzwanie, czy jak pan podszedł do tego tematu. Witam Państwa. No, każdy film jest jakimś dużym wyzwaniem, natomiast no, ja jestem zawodowym operatorem filmowym, a w filmie bywa tak, w sztuce operatorskiej, że operator, mówi się, nie powinien mieć własnego stylu. Operator zawsze ma jakiś własny styl, ale operator powinien się dopasować do narracji, do dramaturgii. Po prostu zdjęcia powinny służyć historii. I tak było w tym wypadku akurat. Tak się złożyło, że Michał zaproponował mi taką historię, gdzie też pojęcie wesołe jest dość względne, dlatego że ten film nie jest wesoły, on jest smutny. Natomiast jest pozornie ładny. Po prostu tak naprawdę pewna pocztówka końca Polski niepodległej. Ten film się dzieje w 1939 roku. I w zasadzie jest to koniec naszej wolności. Za chwilę będzie wojna, na Śląsk wkroczą Niemcy i bohaterka zginie i wszystko się skończy. I jest to taki zapach, powiedzmy, ostatnich dni lata. I śmierć jest pokazana poprzez, powiedzmy, piękne barwy. Natomiast pod spodem jest rozpad i śmierć. Także to było, myślę, że dla mnie największe wyzwanie, żeby zrobić zdjęcia, które są pozornie ładne, ale zapowiadają pewien koniec. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się, bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Ich hab von ihnen geträumt. Witam. Mogę wejść? Pan do mnie? Bo jedna rzecz mi się inna rozchodzi. A żona wie. Na początku przychodzi reżyser. I akurat Michał Rosa jest absolwentem architektury i on ma duże wyobrażenie wizualne. On w zasadzie ten film jakoś tam widział. I zaprosił mnie do współpracy, dając mi już jakąś bazę przestrzeni obrazów. I ja potem kontynuowałem to, rozwijając to na poziomie zdjęć. Natomiast kolory są w tym wypadku jakąś pochodną pracy ze scenografią i z kostiumami. Taka wspólna wizja. No, ja oczywiście tworzyłem własną przestrzeń, którą dopasowałem do tego, co chciał reżyser i do tego, jak powstawała scenografia i wprowadziłem pewną dramaturgię koloru. Ja raczej staram się świecić światłem barw, znaczy buduję barwę na planie filmowym, a nie w postprodukcji. Znaczy nie wierzę w to, też przestrzegam często moich studentów przed tym, żeby nie wierzyli w możliwości technologiczne komputera, że wszystko można zaprojektować później. Raczej trzeba to stworzyć na planie. Jest to taka wspólna wizja scenografii, kostiumów i światła. I dla mnie to światło ma też dramaturgię. Dla mnie światło i jego kolor jest tak samo ważny jak gra aktora. Strasznie, lecz zakochałem się. To dobry chłopak, bardzo mnie kocha. Strasznie, lecz zakochałem się. Kupała się? Kto? Na pewno zapomniała. Ich wollte mich gerade waschen. Dann werde ich zuhören. Deine Mutter wird vielleicht böse mit mir. Pani dodaje coś do wody, prawda? Trochę mi wstyd, że pan tyle o mnie. Ja sobie to po prostu rozdawałem ten film trochę w partyturze takiej psychologii tych postaci i tego, co się dzieje w tym filmie. I w ten sposób budowałem jakby odpowiedni kolor do pewnych scen. Natomiast no, kadrowanie, no myśmy się wcześniej łowili na pewien ruch kamery. Wiedzieliśmy, że ten film raczej będzie statyczny. Nie będzie w nich specjalnych jazd
jakichś ujęć długich w ruchu. Raczej ta kamera obserwuje to w sposób taki dość chłodny. Także na kadrowanie, no to kadrowanie, które ja próbowałem Michałowi, on sobie to zawsze na planie oglądał. I ja w zasadzie się nie wtrącał, bo my mamy dość dobry język komunikacji. To był nasz drugi film po Rysie i dość dobrze się rozumiemy. No właśnie, to ja wrócę i do tego filmu, do Rysy i zapytam także o to, czy pan jako także osoba obyta z kinem po drugiej stronie, jako reżyser, próbuje także zmienić wizję reżysera, próbuje dodać coś od siebie, czy jednak skrupulatnie wykonuje to, co proponuje reżyser, autor filmu. Jak się z panem pracuje? Bo przyznam, że słuchałam wywiadu właśnie z panem Michałem Rosą, który mówił o tym, że z panem ma język, a pan uchodzi za trudnego. Ja rozumiem, ale to no ta trudność pewnie polega na tym, że wszyscy twórcy, którzy mają jakąś osobowość i mają jakąś koncepcję, czy nie są robotnikami, którzy wykonują bezwolnie czyjąś wizję. Każdy artysta, który ma coś do powiedzenia, jest artystą trudnym. To znaczy artystą łatwym jest ten, kto jest nijaki i podlega manipulacji wpływom innym. Także no, silna osobowość oczywiście, jakim jest Rosa, myślę, że zapraszam je do współpracy, bo trudny to jest partner i ten partner trudny, dlatego może jest trudny, że z nim się dyskutuje. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, jak ja bym miał pracować z autorem zdjęć, który się nic nie odzywa, tylko realizuje jak żołnierz moje polecenia. Takich ludzi nie chciałbym do współpracy. Wolałbym właśnie człowieka, z którym nie tyle, że powstaje jakiś konflikt, tylko że powstaje jakaś dyskusja, i czasem może jakaś sprzeczność pewnych pomysłów. To jest twórcze dla mnie. Natomiast ja nie jestem dla każdego i dlatego nie pracuję zbyt dużą ilością reżyserów w Polsce. Ostatnio udało mi się zrobić film z rumuńskim reżyserem, z takiej pierwszej ligi rumuńskiej. Ja już po prostu myślę, że przez swój wiek, no już nie jestem taką osobą bardzo młodą, mam 47 lat, mogę sobie pozwolić na to, że teraz już bardzo precyzyjnie wybieram osoby, z którymi robię zdjęcia, robię im zdjęcia. Nie robię zdjęć każdemu, nie robię seriali, nie robię reklam. Nie chcę robić reklam. Raczej nie chciałbym robić polskich seriali, chyba żeby się pojawiła epoka seriali takich jak robią Amerykanie, to tak. Po prostu mnie to jakby nie interesuje. Szukam do współpracy osób właśnie, którzy są ciekawi, którzy chcą z sobą pracować, nie obawiają się tego, bo to jest pewnie trochę pozorne. Rzeczywiście sporo osób, nawet miałem rozmowę na festiwalu w Gdyni, gdzie byłem w tym roku jako gość, bo w tamtym roku miałem film, ale nie mogłem być, bo właśnie pracowałem w Rumunii, ale w tym roku pojechałem sobie po prostu jako taki normalny widz i gość i miałem trochę takich spotkań w kuluarach z niektórymi polskimi reżyserami, którzy właśnie też tak trochę się patrzyli na mnie i pytali się mnie, czy ja bym mógł zrobić dla nich zdjęcia i jakbym się zachował, no, czy jakoś nie dominował, czy nie wtrącał się. I to mnie pytali o to, no nie mogę tu powiedzieć nazwisk, no dość znani ludzie. I wtedy właśnie wyjaśniałem, że jeżeli pojawia się ciekawy scenariusz i ta osoba jest bardzo interesująca jako reżyser, to właśnie na tym polega mój zawód, bo ja jednak jestem głównie operatorem filmowym, to jest mój, ja takie studia skończyłem. Też w szkole filmowej w Katowicach uczę właśnie głównie na kierunku operatorskim i czuję się jako operator, natomiast reżyseria jest jakimś dla mnie dodatkową pasją, można powiedzieć nawet hobby. Natomiast właśnie przez to, że ja robię swoje filmy, mam swój własny świat i tam się jakoś wyżywam, natomiast zawód operatora traktuję bardzo personalnie, czy jakby personalizm polega na tym, że no nie można robić coś takiego, że pracując z kimś reżyseruje się go. To jest absurd, no to chyba, że wpadł mi w rękę jakiś absolutny debiutant, który miał potężne problemy na planie, i wtedy bym mu po prostu pomagał. Znaczy w sensie, że nie chciałbym, tak jak na przykład nie chcemy, też jest taki model szkoły katowickiej, że dlatego, myślę, że dlatego nasi studenci odnoszą takie duże sukcesy ostatnio, bo kolejny raz z rzędu na przykład absolwent
w tym wypadku jest rekord, bo w ogóle student naszej szkoły dostaje Złote Lwy, bo w tamtym roku Matuszyński przyszedł po Katowicach, a dzisiaj Złote Lwy z tego roku to jest w ogóle student jeszcze. Cicha noc. Dlatego, że wydaje mi się, że moi profesorowie w Katowicach, ale my też jakby tworzymy taką atmosferę wolności, znaczy, że nie dorzucamy tym ludziom nic. Po prostu doradzamy, mówimy im, zabierzcie od nas, co uważacie, od każdego trochę i zróbcie swoje kino, ale nie ma autorytetów, znaczy nie jesteście, my nie będziemy waszymi autorytetami, nie macie robić pod nas. I to jest tak samo w sztuce współpracy z tymi ludźmi. Ja jako reżyser robię swój film, ale jako operator, jeżeli robię z kimś film, to szanuję absolutnie jakby jego wizję i staram się być zawodowcem. A zawodowiec, operator to jest taki człowiek, który idzie za reżyserem. To może wróćmy właśnie do katowickiej szkoły, bo mówi pan o czymś bardzo wartościowym i myślę tutaj, w jaki sposób pan uczy i co mówi swoim studentom. Co jest najważniejsze? Jakby co pan chce im powiedzieć? Nie w sensie oczywiście konkretnie warsztatu, ale w sensie jakiejś metafory, wizji tego, jak mają siebie budować jako przyszli filmowcy. No tak, bo ja jestem absolwentem tej szkoły, chociaż oczywiście też habitację obroniłem w Łodzi, także muszę powiedzieć, że skończyłem jedną i drugą szkołę, ale to nie ma znaczenia. Wiecie, że szkoła, czy to jest Łódź, czy Katowice, czy to jest Londyn, czy Nowy Jork, to wszystko jest tylko jakaś etykieta. Bo tak jak mówił Dziworski, najważniejszy jest człowiek, znaczy po prostu kontakt z tym człowiekiem. Jak mówiłem wcześniej, no, moją metodą jest zawsze warsztat, to znaczy jakby na tych zajęciach staram się unikać, budować je na poziomie wykładów. Raczej rozmawiamy zawsze o czymś praktycznym. Ostatnio w ogóle nawet nie staram się oglądać filmów, znaczy nie pokazuję im po prostu filmów, nie robimy analiz tych filmów. Zawsze wolę pracować na ich materiale, znaczy, że oni przynoszą coś swojego, i my przez cały rok pracujemy na przykład na tym, co oni chcą zrobić. Tak się uczymy kina, że uczymy się kina nie poprzez wykłady teoretyczne czy nawet praktyczne, tylko przez robienie tych filmów. To zresztą Stanley Kubrick mówił, że najlepszą szkołą jest robienie filmów. Po prostu to jest tak jak z Grześkiem Krychowiakiem, który w końcu zaczął grać, to wczoraj było widać, dlatego że zaczął grać w piłkę. No, po prostu jest to wybitny piłkarz, który siedział na ławce rezerwowych i przestał grać, a teraz gra, bo gra. I to samo jest z filmem. Jeżeli my nie robimy filmów, to nam ten fach jakby ucieka. I też drugą takim pewien fenomenem, ale też podstawą szkoły katowickiej jest właśnie to, że u nas wykładają tylko praktycy. Myśmy się w ogóle wycofali w szkole z ludźmi, nie zapraszamy do współpracy twórców, którzy nie pracują w filmie fabularnym. Po prostu tacy ludzie u nas nie wykładają w ogóle. Dlatego szkoła jest dość dziwnie skonstruowana, ponieważ grafik zajęć jest wieszany w piątek, na następny tydzień. Grafik jest w piątek na tydzień tylko do przodu, bo my nie wiemy, kto przyjedzie. Kiedy każdy sprawdzi swój kalendarz. Tak. Ale podobna droga była także pana drogą kształtowania siebie w zawodzie, bo przecież pana dokument i pierwszy film to także była taka próba. Czy to Andrzej Fidyk wtedy pan tak, powiedział no, tak, rób? Znaczy myślę, że w żadnej innej szkole filmowej, innej szkole filmowej w Polsce, w konkurencyjnej szkole filmowej w Polsce nie powstałby ten film, bo myślę, że profesorowie by mnie rozszarpali, a tutaj właśnie było tak, że Fidyk powiedział, zrób ten film i ja tak naprawdę ten film zrobiłem jako student trzeciego roku, także to właśnie też dzięki takiemu podejściu wykładowców, którzy gdzieś tam zaufali i nie ograniczali mnie, tak, że ja mogłem i ucząć się od Fidyka, ucząć się od Dziworskiego, no ja też taką metodę stosuję w pracy ze studentami właśnie w ten sposób, żeby ich nie ograniczać. I ten eksperyment, ja akurat z tymi osobami nie miałem zajęć, bo oni już nie są też tacy bardzo młodzi, ale też ten model widzę pracuje, bo i Kuba Czekaj, czy Agnieszka Smoczyńska, no, czy są absolwentami katowickiej szkoły, też eksperymentują właśnie. To jest fajne, że ci ludzie eksperymentują, że oni ryzykują. A no właśnie, to jest dobre słowo, ryzyko, bo czy pan przygotowuje ich i czy pana przygotowano na to, że takie ryzyko, podjęcie takiego artystycznego ryzyka może spowodować, że przyjdzie krytyka, że będą inaczej rozumiane intencje, że trzeba będzie się być może bronić? Tak, no reżyser się akurat raczej nie broni, tylko słucha krytyki i się nic nie odzywa, no bo trudno się bronić przed krytykami czy przed widownią, no można odpowiedzieć na różne pytania.
Ale ja w ogóle z takiego założenia wychodzę, że lepiej jest zaryzykować i ponieść porażkę, niż ponieść porażkę i nie ryzykować, po prostu w ten sposób. Natomiast to jest chyba najważniejsze. Ale ryzykuje się też przed samymi widzami, bo jestem ciekawa o te najbardziej radykalne, dziwne głosy od publiczności, z którymi miał pan do czynienia po prezentacji swojego filmu na przykład. Na pewno takie były, bo ja pamiętam, kiedy oglądałam pana pierwszy film i pamiętam, jaka dyskusja się zrodziła wśród znajomych, wśród tych, którzy widzieli pana kino, i głosy były absolutnie różne i różnie przyjmowano ten film. Traktowano nieraz jako rodzaj takiej terapii poprzez kino. Albo nie zgadzano się na to, na takie pokazywanie swojej rodziny, swojego wnętrza i tak dalej, i tak dalej. To odsyłamy państwa oczywiście do obrazu, więc jak to jest z tej strony? Ja wtedy akurat w ogóle tego nie brałem pod uwagę, bo ja byłem wtedy studentem i zrobiłem ten film na zasadzie intuicji filmowej i cała potem ta zadyma, która się pojawiła, mnie nie interesowała. Znaczy jakby wydaje mi się, że warto się nie interesować, bo teraz jest tak, że jak się zrobi film, to zawsze będą różne głosy i różne strony i my jesteśmy w stanie dogodzić jakby wszystkim widzom. My się decydujemy na pewien rodzaj kina. No, robiąc debiut fabularny, wiedziałem o tym, że nie zrobię filmu dla szerokiej publiczności, tylko dla pewnych wybranych ludzi, i to była jakby świadoma decyzja, tak? I reżyser w jakimś tam stopniu decyduje się, w jakim kierunku kina idzie. No, że Patryk Wega, robiąc Botox, jakby absolutnie wiedział, co chce zrobić. No, chce zrobić pieniądze i nie zależy mu na jakości artystycznej tego filmu, tylko zależy mu na tym, na co pójdą miliony. Także ale to są decyzje jakby każdego z nas, że każdy z nas decyduje się na jakiś krok, że można zrobić coś, co dla branży i dla krytyki jest beznadziejne, ale i nie ma ani jednej dobrej recenzji, ale robi milion widzów na otwarciu, tak? A można zrobić film, który zrobi 10 tysięcy ludzi na otwarciu, a będzie na festiwalach i będzie omawiany przez krytykę i będzie dyskutowany, będzie jakimś wydarzeniem artystycznym. To są wybory podejmowane przez każdego z nas, tak samo jak studenci podejmują decyzje, co chcą robić w życiu. No, jedni na przykład są osoby, które są postać tylko w reklamie. Także no, w porządku, no, to każdy, to znaczy ja mówię zawsze studentom, że trzeba sobie znaleźć też sposób na swoją drogę artystyczną. To jest bardzo ważne, żeby... Myślę, że twórca filmowy powinien... Najważniejsze jest to, żeby mieć jakiś swój język, żeby nawet jak się jest krytykowanym, to żeby nikt nie powiedział, ten facet coś cały czas kalkuje, on nie wiadomo kim jest, że... Nie tak jak Smoczyńska na przykład, jak robi Córki Dancingu, no to ten film ma jakby swój język, no on się... On też na Filmwebie ma słabe oceny, ale to nie o to chodzi po prostu. To nie robimy filmu dla Filmweb, gdzie jest jakaś średnia wyników jakichś internautów, którzy głosują. No, jeżeli ktoś chce mieć wysokie oceny na Filmwebie, no to musi robić film dobry, ale bardzo komercyjny. Nie? Po prostu sztuka nie jest dla każdego i to jest decyzja. Także młody twórca, no, musi zdecydować po pierwsze, po pierwsze musi się określić, a po drugie musi zastanowić się, dla kogo chce robić filmy. No właśnie, bo nie działa w próżni, działa w określonym otoczeniu, w odpowiednich czasach i pana działalność artystyczna, ten początek przypadał na lata 90., kiedy to przecież w Polsce pojawiła się taka wolność artystyczna, ale też moment, w którym zaczęto zaglądać do domów, w którym zaczął pojawiać się Wielki Brat, w którym zaczęły pojawiać się tego typu dokumenty i formy, które, no, jakiś ekshibicjonizm emocjonalny. W związku z tym, czy to był moment, w którym pan mógł robić swoje kino, a być może dzisiaj filmowcy, młodzi ludzie, z którymi ma pan do czynienia, też opowiadają o swoich czasach, też to, co się dzieje wokół nich, jakoś prowokuje do dyskusji na tematy im bliskie? Czy na pewno ja robiłem ten film intuicyjnie, a potem się okazało, że on naciskał mnie z głosem epoki, się później okazało, a teraz stał się jakimś tam klasykiem, to już krytycy zrobili z niego klasyka. Natomiast rzeczywiście, no, była jakaś taka sprawa, to się udała, no, bo był pewnie jakiś przypadek zupełny, że on powstał, bo on zrobiony był znacznie przed erą Big Brothera. To był w ogóle pierwszy tego typu film w Polsce, który odpowiadał w taki sposób eksplicyczny o polskiej rodzinie. Big Brother dopiero był robiony później. Także no,
ale tego jakby nikt się nie spodziewał. To było robione intuicyjnie w szkole, zupełnie bez żadnej kalkulacji, co będzie i po co to jest. Także no, to jest takie chyba kino najciekawsze, które później się już raczej w przyszłości nie robi w dojrzałym życiu, bo w dojrzałym życiu zaczyna się już kalkulować. Mhm. A to była kalkulacja studenta, aż i brak kalkulacji studenta. Student zrobił, bo tak czuł. Mhm. Tutaj na tym festiwalu prezentowane są także pana dwa filmy, Ucieknijmy od niej i Istnienie. Oba filmy, które nawiązują i podejrzewam, że stąd też taki wybór tych, którzy tworzyli ten festiwal i ten program, to znaczy rozmowa o śmierci, o sprawach ostatecznych, taka dyskusja. Jak się robi takie filmy? Znaczy tak, no to chyba to Tadeusz Sobolewski, chyba to był jego wybór, bo on prowadzi dzisiaj ten wieczór. Taki patron trochę pana kina. Znaczy nie, Tadeusz, no pamiętam, że bronił mnie wyborczej, no, jak zrobiłem pierwszy film i jeżeli chodzi o Istnienie, na początku mnie atakował, a potem mnie bronił, bo myślał, że będzie tak, a było inaczej, to była taka dość ciekawa rozgrywka. Natomiast no, ja bardzo szanuję Tadeusza Sobolskiego jako krytyka filmowego i też dzięki niemu tak naprawdę myślę, że te filmy moje zostały wydane w tej słynnej serii Polska Szkoła Dokumentu i znalazłem się w takim gronie takich znanych. Także no, Tadeuszowi można powiedzieć sporo zawdzięczam, no, że w ogóle te filmy są tak wydane. Świadom swej decyzji, niniejszym oświadczam, że moją wolą jest przekazanie po śmierci mojego ciała w całości jednostce naukowej w celu prowadzenia na moim ciele badań naukowych lub dla celów dydaktycznych w formie tak zwanego preparatu medycznego. Natomiast no, rozmowy o śmierci to są takie no, no, ciągłe ludzkie rozmowy. Myślę, że lęk przed śmiercią jest naszą obsesją i tej śmierci się boimy, odpychamy ją, odrzucamy. Dlatego też warto robić o nich film, znaczy warto robić film o czym, czego się boimy. A tu robota zostaje? Tak. Troszkę życie ucieka. A życie się kończy. Też jeszcze czasu dla siebie z tego... Trzeba było z tego takiego wziąć. Prywatnego, żeby troszkę coś zobaczyć, pozwiedzać. Trudno, już jest teraz za późno na to, że na te wszystkie marzenia. Żebym ja mógł się cofnąć te lata. Dwudziesta pierwsza 45, tak? Dobrze. Pani Stasiu, mam prośbę. Proszę teraz przygotować ciało i potem zabrać do pokoju postmortem. Ja wierzę w jakąś taką psychoterapeutyczną siłę dokumentu, ale ta psychoterapia bardziej dotyczy mnie jako twórcy, bo ja trochę nie wierzę w to, że ja mogę kogoś wyleczyć. Oczywiście fajnie jak ludzie oglądają moje filmy, ale bardziej ja się tymi filmami leczę. Pan oczywiście wychowywał się także na filmach wielkich twórców. Czytałam także opinie krytyków i wywiady z panem, kiedy przyznaje się pan do fascynacji kinem Kieślowskiego. A kto do pana z ekranu mówi dziś? Są tacy twórcy? Nie no, takich twórców jest cała masa. To trudno tutaj kogoś wymienić, chociaż mimo wszystko będę zawsze wymieniał w tej chwili, jeżeli o fabułę, no to jest Michael Haneke jednak. To jest kino Hanekego, które jest bardzo bolesne, ale nie mówiące wprost jakby ta przemoc jest ukryta i przemoc psychiczna.
A no właśnie, bo tutaj jeszcze wrócę na moment do tego, co pan mówił wcześniej na temat tych filmów ostatecznych, bo w przestrzeni publicznej nie ma takich tematów. Michel Haneke, zresztą doktor honoris causa o polskiej szkoły filmowej, to twórca, który jako, zdaje się, jedyny w takim masowym obiegu znalazł się jego film, który właśnie dotyczy śmierci, który dotyczy przemijania, bo ten temat nie istnieje, ale dzięki niemu w świecie zaczął istnieć. No tak, i to w ogóle jest jakaś taka dziwna sytuacja, że ludzie takie filmy teoretycznie odpychają, ale też no, oglądają je, bo to jest jakieś zderzenie z własną śmiercią, jest też rodzajem jakiejś perwersji. I w zasadzie ja miałem dość sporą teraz przerwę w dokumencie. Raczej skupiłem się na fabule i na pracy operatora i powiedzmy skupiłem się na nowym scenariuszu, natomiast no, nie chciałem już robić takich filmów, ale aktualnie mam taki pomysł, który rozwijamy, który jest filmem totalnym. Nie? Po prostu jakby, no. W zasadzie spotykam się z własną śmiercią, czyli nie tyle, że ja umieram, ale bohater mój, którego filmuję, umiera, jest piękny, młody, jest perwersyjny, po prostu nie ma żadnych cech śmierci, a umiera, ma wyrok śmierci w sobie. To jest kobieta i do tego ona podchodzi punkowo do swojej choroby, znaczy jest kompletnym punkowcem, czyli łamie wszystkie zasady gry, jakie są przyjęte w umieraniu. To znaczy nie chce pocieszenia, nie chce współczucia, chce przeżyć, spotkać się z masą, z okolicznością mężczyzn, którym się kocha. To jest taki punkowe umieranie XXI wieku, wydaje mi się. I to jest niesamowity bohater. I ten bohater zabiera mnie z podróż. To jest film o reżyserze, który spotyka w końcu swoją własną śmierć po prostu i z nią idzie do końca. Mhm. Dla takich filmów, dla takich bohaterów warto robić kino. Myślę, że tak, bo niesłychane jest to, że oczywiście wiadomo, ja też mogę zachorować i tak dalej i umrzeć, ale my też nie wiemy o tym swoim końcu. No, nie znamy tej swojej daty i godziny, ale fascynuje mnie na przykład to już sama podróż, jaki ja będę po tym, jak ten bohater odejdzie. No bo w ogóle mnie interesuje też praca z bohaterem jako temat filmu, czyli jakby relacja bohater-reżyser. To, że my jednak tych ludzi zmieniamy, że oni się do nas przywiązują, my do nich i my tych ludzi zostawiamy po prostu. Wykorzystujemy często ich. Musimy w nich się zakochać, ale też oni muszą się zakochać w nas. Znaczy musimy ich podejść, musimy ich rozkochać w sobie, żeby oni nam oddali siebie. Jest to rodzaj pewnej prostytucji również, tak? To, co my robimy, reżyserzy. Kiedy film? Na razie szukamy pieniędzy. Mamy już trochę zgromadzonych takich, powiedzmy, listów intencyjnych, natomiast jest sprawa bardzo skomplikowana, bo też nie wiemy, czy bohater nasz przeżyje okres zdjęciowy. Także nie wiem, co będzie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Marcin Koszałka gościł dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję. Rewiry kultury.